Dzisiaj Galeria Veneda otwiera nowy rok szkolny z klockami Lego i Trick Logic. Zobaczmy, co przygotowali dla nas organizatorzy. Organizatorzy przygotowali dla osób odwiedzających galerię. Wspaniałe atrakcje oczywiście związane z klockami, jak sama nazwa dzisiejszej imprezy wskazuje. Są warsztaty dla dzieci tak naprawdę praktycznie w każdym wieku, bo to już dla dzieci od 3 roku życia. Tutaj mamy obok taki boks specjalny, gdzie dzieci mogą pobawić się klockami, tymi Duplo, tymi największymi. Ale też są warsztaty dla dzieci trochę starszych, takich w wieku od 5 do 12 roku życia. Warsztaty są organizowane takie ponadgodzinne, także mnóstwo czasu można przy tych klockach spędzić i stworzyć bardzo ciekawe twory. I właściwie tak jest, dzieci tworzą wspaniałe rzeczy z tych klocków. Jest też, mamy gabloty z klockami, gdzie prezentujemy tak naprawdę dużo historii, bo obchodzimy 1050. rocznicę chrztu polskiego i w związku z tym też przygotowaliśmy w gablotach piękne historyczne budynki. I jeżeli już mówimy o historii, to również dzieci tworzą orły piastowskie. Wspaniałe orły piastowskie, te właśnie z tej epoki, także też tutaj sobie bez problemu radzą świetnie. Przygotowane są też chyba jakieś konkursy, zabawy, tak? Tak jest, robimy co chwila jakieś konkursy, gry, zabawy dla dzieci, tak żeby każde dziecko dzisiaj wyszło od nas z jakąś nagrodą. W związku z tym, że się zaczął rok szkolny i żeby dzieci z tej okazji mogły jakieś fajne nagrody od nas otrzymać. Nagrody związane ze szkołą, ale nie tylko. Tych nagród mamy bardzo dużo i właściwie co chwila jest jakiś konkurs, gdzie te nagrody rozdajemy. Widziałam też tutaj stół, na którym dzieci układają domino. Trudno jest ułożyć klocki? Bardzo trudno, tym bardziej, że dzieci jest całe mnóstwo dzisiaj i wszyscy chcą to domino układać. I to jest tak, że te klocuszki są bardzo cieniutkie. Bardzo jest trudno zrobić tak, żeby ich duże ilości stały, żeby się to nie przewróciło, ale dzieci sobie nawet radzą fajnie. Także powstają długie węże z tych klocków, a potem cała przyjemność jest z tym pyknięciem, żeby się przewróciły. Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski widzimy tutaj rekonstrukcję budowli historycznych. Kto to budował i co tutaj się znajduje? Autorem wszystkich makiet jestem ja, Bartosz Borowiak. Natomiast mamy tutaj budynki zarówno historyczne, jak i niektóre legendarne. Tak chociażby tutaj Mysią Wieżę z Kruszwicy z legendą o Księciu Popielu. Mamy również tutaj Ostrów Lednicki na pierwszej makiecie. Ze sceną chrztu Mieszka I. Jest to jedno z teoretycznych miejsc, gdzie Mieszko mógł przyjąć chrzest ze względu na baseny chrzcielne. Następnie mamy makietę Kockiego Grodu, który bronił dostępu do państwa gnieźnieńskiego, głównie właśnie do Gniezna. Dalej widzimy zabudowania wczesnośredniowieczne oraz katedrę gnieźnieńską z XI wieku z sceną koronacji Bolesława Chrobrego. Thank you.
Cześć, co robisz? Pomagam tacie układać. Trudno jest ułożyć wieżę? No i raz ułożyliśmy i dostaliśmy nagrodę. A powiedz mi, jak się bawisz? Dobrze, fajnie jest. Cześć, co robisz? Ja robię mechaniczną rybę. Mechaniczną rybę? Ciężko coś takiego zrobić? Tak. A jak się bawisz, powiedz? Fajnie. Układam klocki Lego, auto. I ciężko takie auto tutaj złożyć? To właśnie taki łatwy zestaw. Cześć chłopaki, co robicie? My programujemy swojego robota. Trudno jest zaprogramować takiego robota? Nie trudno, nie za bardzo. Na czym to polega? Niech się kolega powie. I jeszcze jest kamera, która jak coś będzie leciało na górze, to on będzie przed tym uciekał. Trudne to zadanie jest? Nie tak bardzo. Powiedz mi, co ten robot robi? Trzeba tutaj ręką zrobić, żeby on się poruszał w kierunku ręki. Cześć, co tu robisz? Bawię się. Dobrze się bawisz? Tak. I co robiłaś? Układałaś coś? Tak. Co ułożyłaś? Fędzuszką dla mamy. Cześć Antek, co robisz? Co robisz? Serduszko. Co układałeś tutaj? Układałem kota i serce, ale mi się nie udało złożyć ludzika. Czyli ciężko było, co? Ciężko. Może spróbujesz jeszcze raz? Ale to zwali się znowu. Prawie tyle samo centymetrów ma, co ja. Teraz ja spróbuję. Mi niestety nie udało się ułożyć 140-centymetrowej wieży. Jak widać, nie tylko dzieci mogą znaleźć tutaj coś dla siebie. Będziemy próbować dalej.